Cześć. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam zaprezentować nową serię Wędzisk EOS. Wielu z Wam do tej pory seria EOS kojarzyła się z naszymi kołowrotkami, które w tamtym roku moim zdaniem były hitem i był to najlepiej sprzedający się produkt z całej oferty firmy Fox. Tak jak powiedziałem na początku, w 2017 roku trafia do Was nowy produkt, również o nazwie EOS, ale będzie już tutaj kij, który mam nadzieję uzupełni ofertę EOS, która była dostępna do tej pory w postaci kołowrotków. Dostępne będą w pierwszej fazie trzy konfiguracje. Pierwsza standardowa, czyli 360 o krzywej ugięcia 3LB. Druga propozycja będzie już tutaj kij stricte rzutowy, kij o długości 3,90 i krzywej ugięcia 3,5 LB. Kij rzutowy będzie wyposażony w pierwszą przelotkę o średnicy 50 mm. Trzecia propozycja, i myślę, że może być to spore zaskoczenie dla Was, będzie to kij teleskopowy. Moim zdaniem kij, który może trochę został zapomniany, ale doskonale wpisuje się w nowoczesnego wędkarza, który potrzebuje, aby jego sprzęt zajmował jak najmniej miejsca, żeby był to sprzęt, który możemy z łatwością przenosić, a jak wiemy, rzesza karpiarzy, która potrzebuje mobilnych rozwiązań, zwiększa się z roku na rok. Pozwólcie, że pokrótce przedstawię Wam kilka cech nowej serii wędek EOS. Jak widzicie, smukły blank, bardzo dyskretna szata graficzna, która jest znakiem rozpoznawalnym, jeśli chodzi o kije Foxa. Blank został wykonany przy niskim użyciu żywic, co finalnie powoduje, że ten kij jest naprawdę lekki. Bardzo fajnie prezentuje się nie tylko nad wodą, ale również podczas akcji. I tutaj naprawdę fan, który czerpiemy z korzystania z nowej wędki EOS, będzie naprawdę satysfakcjonujący. Wędka jest lekka. Jeśli chodzi o jej pracę, myślę, że będzie to typowy parabolik, czyli nie ma żadnych przysztywnień. Ergonomiczny uchwyt, przelotki, slick. Także znakomita propozycja dla osób, które potrzebują standardowej wędki 360 o chyba też standardowym ugięciu 3LB. Kolejna propozycja to wędka 3,90, czyli tutaj już mamy do czynienia z kijem, który jest dedykowany dla osób, które chcą już słać zestawy na znaczne odległości. Jak powiedziałem na początku, przelotka 50, czyli tutaj to odróżnia tą wędkę na tle dwóch pozostałych. Również mocny sprzęt. Ta wędka nie jest ciężka, przez to, że jest to 3,90, ona nadal zachowuje niską wagę dzięki właśnie użyciu bardzo wysokiej jakości maty węglowej i, tak jak powiedziałem wcześniej, użycie niskiej zawartości żywic do wykonania blanku tej wędki. Trzecia propozycja, która się pojawi w ofercie, a tak naprawdę już te trzy modele są dostępne w najlepszych sklepach wędkarskich, także myślę, że jeśli teraz planujecie już zakup wędki, to dostaniecie ją w swoim sklepie wędkarskim. To właśnie wędka teleskopowa. Ja specjalnie od razu ją rozłożyłem, bo chciałbym Wam pokazać, że ta wędka nie wygląda jak typowy teleskop. Czyli po rozłożeniu, ja pamiętam, że pierwszy raz jak rozkładałem tą wędkę, w ogóle byłem w szoku, że jest to teleskop, bo moim zdaniem teleskop nie jest żadnego rodzaju obciachem, to nie jest obciachem mówienie na wędki teleskopowe. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że taka wędka właśnie idealnie wpisuje się w wizerunek takiego wędkarza mobilnego, który chodzi za karpiem po łowisku, czy chociażby łapie je z powierzchni. Także jest taka propozycja. Za naprawdę fajne pieniądze możecie mieć wędkę, która swoją jakością na pewno Was zaskoczy, a Wy będziecie czerpać mega przyjemność z łowienia na wędki EOS. We'll be right back.